Najładniejszą miejscowością na Cape Hatteras jest Avon, gdzie znajdują się rzędy pięknych, dość drogich i wymanikurowanych domów stojących tuż nad oceanem. No i każdy, kto tu przyjeżdża, myśli sobie: o, fantastyczne miejsce, chciałbym się tu kiedyś przeprowadzić, a może by tak rzucić to wszystko i zamiast w Bieszczady udać się do Avon. W końcu taki dom można kupić nawet za 300 tysięcy dolarów, a więc równowartość niezłej klasy mieszkania w Warszawie. No ale mieszkanie w Warszawie nie znajduje się nad oceanem. No i wszystko pięknie, jest tylko jedno małe ale. Na czym polega problem? Problem polega po pierwsze na tym, że te domy trzeba budować według specyficznego rodzaju konstrukcji. Dlatego, że podczas huraganu czy innego niszczycielskiego żywiołu fala wody wdzierająca się stamtąd z plaży regularnie podmywa pierwsze piętro. No i dobrze by było, gdyby pierwsze piętro w związku z tym było troszkę wyżej niż na samej ziemi. Drugi problem, znacznie bardziej dolegliwy, to koszty. Ubezpieczenie takiego domu od wszystkich możliwych ryzyk to koszt około 10% jego wartości. Do tego 20% zabiera firma, która obsługuje te domy, serwisuje, czyści, remontuje. No przecież pod naszą nieobecność poza sezonem ktoś musi o to dbać. Do tego dochodzą jeszcze podatki stanowe, do tego dochodzą różne inne opłaty i nagle okazuje się, że kupiliście sobie dom za 300 tysięcy dolarów, ale jego roczne utrzymanie kosztuje was 50 tysięcy dolarów. To chyba jednak taniej będzie wyjechać z namiotem w Bieszczady.